Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w Odpowiedzialnej Modzie mam bardzo specjalną rozmówczynię. Bardzo się cieszę na tą rozmowę. Ja wiem, że ja to mówię zawsze, ale mam takie szczęście, że zapraszam do podcastu takie osoby, na które naprawdę się cieszę. I dzisiaj to jest, myślę, dla mnie zaszczyt i mam nadzieję, że będziecie też, moi drodzy słuchacze i słuchaczki, ukontentowani, bo mamy dzisiaj Annę Orską na pokładzie. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, mnie jest bardzo miło również i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Ci, że je przyjęłaś. Bardzo się cieszę, że tu jesteśmy i chciałabym dzisiaj porozmawiać o twórczości, o autentyczności, o odwadze, nowych rozwiązaniach i mam tu całą masę rzeczy, które mnie ciekawią, jeśli chodzi o Twoją twórczość i chciałabym zacząć od zapytania Cię o tą drogę, taką drogę artystki, projektantki, kobiety, człowieka, ścieżkę zawodowo-artystyczną. Jakbyś mogła na początku wskazać takie najważniejsze przystanki, powiedzieć, gdzie się zaczęło, gdzie jesteś teraz i może jakieś punkty zwrotne, tak żebyśmy mogły tym wszystkim, którzy nie wiedzą, co się dzisiaj dzieje u Anny Orskiej i gdzie, i skąd, jakby co robi, gdzie była wcześniej, żeby to nam jakoś tak fajnie osadzić na początku. Nie pochodzę. Ja pochodzę tak naprawdę z Koszalina i myślę, że moja przygoda zaczęła się dokładnie tam. Chyba takie najważniejsze przystanki, jak sobie teraz o tym myślę, to myślę, że to jest wsparcie rodziców psychiczne, które pozwala robić i realizować pasję. To jest jeden z ważniejszych przystanków, tym bardziej, że tych rodziców już nie mam, więc z takim dużym sentymentem do tego wracam. Drugim ważnym przystankiem to myślę, że są szkoły wbrew pozorom i naprawdę fantastyczni ludzie, na których trafiłam. Myślę, że to jest jedna z kluczowych rzeczy, czyli jeśli się dostaje wiatr w żagle od rodziców, potem ma się dość fajne, naprawdę takie autentyczne wsparcie ze strony osób, na których drodze człowiek się znajduje, to też następuje wiara w to, że dosłownie po skończeniu tych wszystkich moich uczelni, różnych przygód, a było ich trochę, no po prostu wiele rzeczy można i właściwie nic nie stoi na przeszkodzie poza własną wyobraźnią i chęcią. To są najważniejsze. Ja skończyłam i liceum plastyczne w Koszalinie i tam ja do tej pory z sentymentem myślę o profesorach i nauczycielach, których tam miałam i również Akademię Sztuk Pięknych i potem jeszcze miałam taką drogę i taki moment Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, bo zrobiłam doktorat, zrobiłam habilitację, więc ja cały czas mam taką potrzebę rozwijania, uczenia się, czasami porzucam te swoje rzeczy, ale to głównie chodzi o takie egoistyczne moje własne podejście, że chcę się cały czas rozwijać i uczyć. Mhm. Więc to jeśli chodzi o edukację. Sama wiem, ponieważ wykładałam 10 lat wzornictwo, że wiele zależy od nas samych. Myślę, że to nie chodzi o to, żeby... Oczywiście ważne jest to, żeby spotkać bardzo interesujących nauczycieli na swojej drodze, ale myślę, że największa praca to nasza praca. To, ile chcemy z tych relacji i kontaktów wynieść, to tyle wyniesiemy. Więc ja tutaj chylę czoła przed wszystkimi, na których trafiłam, choć wiem, że wiele się teraz mówi o tym, czy ta edukacja idzie w dobrym kierunku. Ja nie mam niczego złego, co mogłabym powiedzieć, tylko wiele, wiele wdzięczności. Drugą, myślę, takim przystankiem, czy tam już trzecim, kolejnym z rzędu, myślę, że jest praca. Na swojej drodze miałam kilka interesujących przygód, a mianowicie bardzo szybko w swoim życiu chciałam pracować i zarabiać pieniądze. Mam taką potrzebę. Ja się wychowałam też jako bliźniaczka. Mam brata bliźniaka, więc miałam ogromną potrzebę wyróżnienia się po prostu, nie wyglądania identycznie. Myślę, że czasy stanu wojennego i tego, że wszystko się kupowało hurtowo, bardzo mocno obciążyły moją psychikę i bardzo szybko nauczyłam się żyć i bardzo szybko starałam się wyróżnić i myślę, że to był też jakiś przejaw buntu i to mi bardzo pomogło. Mój tata był osobą, która realizowała wiele swoich pomysłów, no i uszył balon i budował jachty, zbudował dom, więc się też wszystko działo w stanie wojennym, więc nauczyłam się pewnie też tego, że można zrobić wiele rzeczy z niczego, czyli można to zrobić samemu. I to zawdzięczam na maksa moim rodzicom.
Czyli moja mama, która szyła ręcznie dywany i malowała, i ojciec robił to samo, witraże. Więc ja się wychowałam w takim domu, gdzie się realizuje swoje pomysły i marzenia. I to jest jedna chyba z istotniejszych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o edukację, to myślę, że ona pokazała mi zupełnie inne kierunki niż te, których ja doświadczyłam już z rodzicami. A potem na studiach znalazłam się w jednej z większych firm jubilerskich. Aha, żeby było jeszcze, wrócę do tamtego wątku, ponieważ jak już te rzeczy, które nosiłam, zaczęły podobać się innym, to miałam taki krótki epizod, miałam markę odzieżową wówczas. I chyba wtedy naprawdę dość duże pieniądze zarobiłam, szyjąc samotnie rzeczy. Najpierw sama, potem z moją mamą i to był bardzo fajny okres, ponieważ ja byłam zbyt młoda na to, żeby założyć firmę, więc tą firmę zakładała moja mama. Więc to był taki też fajny, myślę, etap, a studia, czyli jak się wyprowadziłam już z mojego miasta rodzinnego na studia, to się ta historia i przygoda moja skończyła. Zawsze sobie zadaję pytanie, co by było, gdyby. Ja gdybym została w tym miejscu i dalej robiła te rzeczy. Ale to mi dało takie duże poczucie, że no, po prostu potrafię. Że myślę, że ta siła tak jest na pewno. Potem pojawiłam się na studiach, bo pracowałam już od drugiego roku studiów w marce jubilerskiej. Miałam tam być na chwilę, zostałam kilkanaście dobrych lat, chyba 16. I z takiej drobnej, krótkiej przygody zrobiła się dość długa moja ścieżka w karierze, gdzie bardzo wiele się nauczyłam od osoby, która na początku pracowała w dziale marketingu, a potem zajęła się projektowaniem biżuterii, czyli przeniosłam się do fabryki jubilerskiej. Potem byłam dyrektorem artystycznym, a potem zaczęłam się rozglądać nerwowo i kręcić, że chciałabym chyba coś sama i chciałabym sama realizować swoje pomysły. I stąd też ta marka, którą teraz tworzę ze swoim zespołem. W takim telegraficznym skrócie. Kurczę, zrobiło mi się cieplej na sercu, jak mówiłaś o rodzicach, którzy w tych ciężkich czasach po prostu mieli taki rozmach, bo balon, jacht to nie są małe rzeczy. A w momencie, kiedy nie ma materiałów, kiedy po prostu nie można jednym kliknięciem wszystkiego zamówić w idealnym rozmiarze, kształcie, wadze i tak dalej, no to jest jak, nie wiem, budowanie Arki Noego. W ogóle fantastyczne tutaj takie, wiesz, światło na to, myślę, no jak wychować potem człowieka, który ma odwagę coś robić w życiu, po prostu dawać mu dobry przykład i samemu nie rezygnować z siebie z myślą, że wszystko dla naszych bąbelków, bo to jak się okazuje w ogóle nie tędy droga. Ja myślę też, że oni realizowali swoje marzenia. No właśnie, tak. Właśnie i że oni w tych marzeniach, w te marzenia nas angażowali, ponieważ ja mam dwóch braci, jeden z moich braci, starszy o 10 minut, to brat bliźniak Marcin. Wiele rzeczy robiliśmy razem, my byliśmy też im potrzebni do zamontowania niektórych rzeczy, więc czy zrealizowania. Jedną z takich cudowniejszych przygód jest historia mojego taty i historia mojej mamy, zupełnie niezależne rzeczy, kiedy mój tata moją mamę zabrał na pierwszą swoją randkę na własnoręcznie zbudowany katamaran. I to jest historia mojego taty, a historia mojej mamy z tej randki wygląda tak, że była przerażona, ponieważ ona nie umiała nigdy pływać. Więc a poszła w tą historię, oczywiście tak, bardzo chciała. Więc i dobrze się skończyło. I nic się złego nie stało, nie? Tak, ale właśnie w ogóle to myślę, że to jest jakaś super myśl, bo my tak często jesteśmy jako rodzice, ja teraz mówię z perspektywy mamy, w takiej narracji, że dla tego dziecka trzeba właśnie swoje marzenia poświęcić, bo to dopiero to następne pokolenie będzie coś robić lepiej i będzie miało większy rozmach, jak my po prostu będziemy mieć więcej na koncie, a nagle się okazuje, nie pierwszy raz zresztą, że to w ogóle tak nie działa i ten przykład jest taki ważny, więc po prostu daję tutaj takie kolorowe markery na to zdanie i ten fragment. I też sobie jakoś to głęboko biorę do serca. A teraz wiesz co, jak mówiłaś o tym momencie, kiedy właśnie jest kariera, rozwija się i właściwie dochodzisz do momentu, w którym
jesteś na szczycie jako dyrektor artystyczna i możesz sobie powiedzieć: dobra, teraz jest mi już tutaj bezpiecznie, wygodnie, wszyscy wiedzą, co potrafię, mogę sobie tak, mogę sobie tu posiedzieć, mogę się tu rozkokosić. I ja myślę, że teraz po tej twojej opowieści ja lepiej rozumiem, dlaczego wtedy człowiek mówi: dobra, teraz mam następne marzenie i po prostu idę odważnie. I dlatego chciałam zapytać, słuchałam trochę wywiadów z tobą, czytałam też to, jak opowiadasz o swojej marce, i mam wrażenie, że taki punkt, czy taki wspólny mianownik tych opowieści to jest takie bardzo świadome myślenie o projektowaniu, takie bardzo holistyczne, takie, powiedziałabym, humanistyczne. To jest w ogóle coś, co jest, myślę, teraz jakimś unikatem w takim świecie, w którym myśmy projektowanie sprowadzili do kopiowania, do powtarzania. Mamy bardzo dużo podpowiedzi, mamy algorytmy, które próbują wyręczać twórców, podpowiadać. Wszystko jest bardzo szybko przeliczalne na pieniądze, na marże, na lajki. I chciałam cię zapytać, jak ty myślisz o projektowaniu i o tym świadomym projektowaniu? Co to dla ciebie znaczy i jak to realizujesz? Tyle wątków, nie wiem, czy wszystkie będę w stanie poruszyć, ale może zacznę od tego, że ja czuję też ogromną wdzięczność za to, że mogę sprzedawać swoje rzeczy. Po pierwsze, że te rzeczy ktoś chce nosić i one są kupowane. To jest jedno wielkie dziękuję i od tego należałoby chyba zacząć. Drugą rzeczą jest to, że myślę, że ważnym aspektem jest pozwolenie sobie na to, żeby projektując brać wiele różnych aspektów pod uwagę. Ja wypracowałam sobie taki schemat, w którym najpierw próbuję zrozumieć proces projektowy i to, co za nim idzie, a dopiero potem projektować. Czyli najpierw poznaję rzemiosło, poznaję technikę, nawet jeśli sama nie potrafię jej własnoręcznie zrobić, to jest ona bardzo ważna w tym momencie projektowania, dlatego że no nie ma sensu projektować rzeczy, które z uwagi na technologię i różnego rodzaju przystanki nie będą zrealizowane, one sprawią jakąś trudność. Więc dla mnie to jest bardzo ważne i myślę, że to mi się po prostu sprawdza i mam taką umiejętność też nawiązywania relacji, którą wykorzystuję w tym projektowaniu, czyli jeśli tylko mogę, pytam się lepszych osób od siebie, pytam się specjalistów, radzę się i dopiero potem zabieram się do pracy. I to, co myślę, że mi wychodzi, ale to sobie uświadomiłam dopiero po wielu, wielu latach, że potrafię zrzeszać ludzi wkoło takich koncepcji i ich do siebie przyciągać i z nimi ten projekt realizować. No wiadomo, że ja już nie jestem Anna Orska, która projektuje samotnie, tylko jest to przeważnie już zespół różnych osób, nie tylko tych, z którymi na co dzień pracuję w pracowni, ale też osób zewnętrznych, które mi w tym pomagają. I to jest istotne, czyli najpierw poznaję technikę, surowiec, albo sami go wytwarzamy, albo sama go wytwarzam, dopiero potem podchodzę do projektowania, to niweluje już na starcie zbyt wysokie koszty wytwarzania produktu. To, że marki myślą o produkcie w taki sposób, że jest to produkt, ilość jakby produkt, konstrukcja, a do tego jeszcze ilość wytworzonych sztuk jest rzeczą dla mnie oczywistą. Nie ma sensu produkować rzeczy, które nie przynoszą korzyści osobom produkującym i osobom, które te rzeczy sprzedają. Więc tu musi być wspólny mianownik, tu się trzeba gdzieś spotkać. Natomiast na to w tej chwili nakłada się siatka takich różnych zależności, ponieważ zawsze można zrobić coś lepiej. I ważne jest to, żeby świadomie podejmować te decyzje. Ja je się staram podejmować na różnych etapach w sposób świadomy. Nie jest pewnie to jeszcze proces idealny, ale jestem na etapie zmiany i mam nadzieję, że będę na nim cały czas, dlatego że gdybyśmy tą rozmowę przeprowadziły ileś lat wstecz, ona by wyglądała zupełnie inaczej. Więc tu jest wiele różnych aspektów, które należy wziąć pod uwagę, ale wydaje mi się, że każdy zaczyna od swoich małych kroków i po prostu w sposób organiczny zmienia swoje podejście do konsumpcji, do kupowania, ja do projektowania, do współpracy z ludźmi. Wiele tu jest rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Właśnie, mnie się wydaje, że ten taki
namysł, jakaś taka uważność i schodzenie tak pod powierzchnię, to jest coś, co też towarzyszy wszystkim Twoim kolekcjom. One po pierwsze, nawet jeśli ta inspiracja, to jest zresztą coś, o czym ja często przypominam swoim studentom podczas projektowania, że jestem ciekawa, czy się z tym zgadzasz, że nie potrzeba genialnego pomysłu, żeby zrobić genialną kolekcję. Potrzeba genialnie go rozpracować, rozpykać. I tutaj jest potrzebny ten czas, a niekoniecznie jakby oczekiwanie w fotelu na ten taki grom z jasnego nieba i pomysł, którego nikt jeszcze nie miał. My możemy wszyscy się inspirować tym samym liściem albo tym samym, nie wiem, tą samą rafą koralową, tylko jedna osoba przeskanuje Pinteresta i to będzie bardzo takie odtwórcze i powtarzalne, a ktoś inny zada sobie pytanie, co jest istotą rafy koralowej i może wcale nie będzie to kolor, może to będzie coś dużo mniej oczywistego i tam trzeba będzie się tak jakoś metodycznie wgrzebać. No tylko to jest coś, na co potrzeba czasu, trochę uwagi, której my w tym świecie no, mamy spory deficyt. I ja tutaj tak chciałam zahaczyć o te źródła inspiracji, czyli właśnie jak je wybierasz, co się musi wydarzyć, żebyś podążyła za jakąś nową techniką, no, technologią, nowym surowcem, materiałem, gdzie następuje ten błysk? W sumie myślę, że jestem projektantem takim świadomym już od 2000 roku, więc bardzo ciężko mi jest, bo zanim do tego dojrzałam, że w ten sposób zaczęłam o sobie myśleć, to jednak musiałam przejść jakiś etap i swoją własną ścieżkę. Natomiast jeśli chodzi o to, skąd ja biorę inspirację, to jeśli się projektuję i w ten sposób funkcjonuję na co dzień, to one pojawiają się w sposób naturalny, czyli nie czekam na żaden błysk, to się nie wydarza i wielokrotnie powtarzam, że to jest moja codzienna praca. Mam chyba bardziej wyczulone niektóre zmysły obserwacji, które sobie wyćwiczyłam, czyli jeśli gdzieś jestem i w ogóle to nie jest związane z pracą, to mimo wszystko one gdzieś mi tam jako akcent pokazują na niektóre aspekty, na niektóre historie, gdzieś tam sobie te rzeczy koduję. Natomiast mam taki system, ponieważ gdzieś wydaje mi się, że ciągle jestem w jakimś permanentnym rozkojarzeniu i to niestety próbuję sobie z tym dawać radę w codziennym życiu. To mam taki system, że sobie notuję, szkicuję, mam taki zawsze notes, do którego sobie wracam albo zapisuję różnego rodzaju pomysły. Czasami te pomysły sobie gdzieś tam leżakują przez dłuższy czas, a czasami gdzieś je wyciągam na światło dzienne. Natomiast jeśli pytasz o projektowanie, to jest naprawdę permanentny proces, który się dzieje w mojej głowie. Nauczyłam się, myślę, że człowiek uczy się tego właśnie gdzieś studiując czy praktykując gdzieś w różnych firmach, ale każdy sobie znajduje swój sposób. Myślę, że tego się nie da tak w taki zero-jedynkowy sposób przekazać, jak to się dzieje. Ale to też dotyczy trendów. Tak jak mówił, że niektóre rzeczy ktoś kopiuje albo robi podobne. My je robimy podobne, bo życie przynosi nam te obrazy przed oczami albo oglądamy podobne historie, artykuły podobne czytamy, czy książki, słuchamy podobnych osób, interesujemy się podobnymi rzeczami, więc te rzeczy nawarstwiają się i bardzo prawdopodobną rzeczą jest, że my się zainteresujemy czymś takim samym, ale tylko złapiemy to w inny sposób. I to myślę, że to się dzieje i w sposób naturalny. Na różnych zakątkach świata może powstać ta sama bluzka, tylko będzie zrobiona trochę inaczej, inną techniką, ale krój pewnie dla zwykłego odbiorcy może być identyczny. Myślę, że żeby powstały rzeczy czy produkty, które niosą za sobą jakiś symbol czy charakter, to też jest ilość wypracowanych przedmiotów, czy zaprojektowanych tych przedmiotów, które z czasem spowodują jeden spójny styl i chyba na tym się trzeba skoncentrować gdzieś, żeby nadać temu jakiś jednolity charakter. A jednocześnie, wiesz, myślę, że bardziej chodzi
jednak o ten proces i poszukiwanie, niż samo przywiązanie do jednej techniki czy jednego surowca, prawda? Że możemy jakby zmieniać właściwie wszystko, a jednocześnie w tym takim trzonie rodzaju pracy z materiałem, z inspiracją, z kulturami, podążyć dalej. I tutaj od razu pojawia mi się takie pytanie, bo ty bardzo często podróżujesz i odkrywasz takie, a potem przynosisz do nas to, co odkryłaś, to, co przepracowałaś, to co tam cię zachwyciło. Myślę, że te kolekcje, które no, w takim dużym cudzysłowie moglibyśmy nazwać, nie wiem, etnicznymi. Właśnie zastanawiam się, jak do ciebie, jak dla ciebie one, jaki masz na nie, wiesz, taki skrót myślowy, ale myślę i mówię teraz o tych kolekcjach, które powstają albo może rodzą się, a potem oczywiście, czy jakby ten pierwszy etap odbywa się gdzieś daleko, dalej lub bliżej. I chciałam cię zapytać o to hasło design nomad, bo wiem, że kiedyś ono wybrzmiało w jakiejś rozmowie, że mówiłaś, że te podróże cię karmią i że takie obcowanie z innymi właśnie kulturami, technikami to jest coś, co bardzo, bardzo lubisz. I jak to właśnie robić, żeby wychodzić poza takie bardzo kolonialne podejście do innych kultur? Czyli znowu tak naprawdę jak świadomie projektować i czerpać z innych kultur? Jak u ciebie to wygląda? Co jest wtedy najważniejsze? To są takie dwa wątki. Jeden, tak, o którym wspomniałaś na samym początku, on dotyczy różnorodności takiej projektowej. Czyli myślę, że to też dotyczy nas samych. Czyli jeśli ktoś się bezpiecznie czuje w jakiejś technologii, rzemiośle, któremu sprzyja i on je doskonale zna, to będzie je zgłębiał do końca życia i będzie się z tym czuł dobrze. I to też trzeba zaakceptować, to też świetne. Nigdy nie osiągnę poziomu tej osoby. No taka jest prawda. Natomiast ja mam w sobie ogromny głód i chęć poznawania ciągle nowych rzeczy. I ciągłego uczenia się. I myślę, że to właśnie ma jakiś początek gdzieś z moich rodzinnych, wcześniejszych doświadczeń, ale to mi pozwala zerknąć na rzeczy z różnych aspektów. Jedna rzecz, ja uważam, że się zmieniam jako człowiek i projektant. Też bardzo często mówię, że jako też szef czy lider mojego zespołu. A z drugiej strony mam dużo pokory wobec tego, co powstaje i szacunku wobec tego, co wytwarzane jest przez innych. Uwielbiam nowe rzemiosła i uwielbiam nowe techniki, dlatego że one są, każda z nich, niezależnie od tego, czy to jest na innym kontynencie, czy tutaj w Polsce, ona jest dla mnie przygodą. Czyli jako osoba serwuję sobie taką podróż kilka razy w roku albo robiąc różnego rodzaju kolekcje w Polsce albo właśnie wyjeżdżając gdzieś w świat, dlatego że jest mi to po prostu jako orskiej bardzo potrzebne i bardzo to cenię. Więc jeśli rozmawiamy o tym, jak projektować i jakich sobie dróg szukać, to trzeba najpierw po prostu znaleźć sobie to, co jest dla nas, co nam służy po prostu i co jest dla nas dobre. A jeśli chodzi o te, wiesz, podróże, o to czerpanie z tradycji, czasem takich naprawdę no, sięgających setek lat, jak wygląda ten proces, kiedy ty, i co tutaj jest najbardziej takie, wiesz, porywające, kiedy odwiedzasz czy poznajesz jakieś miejsce i na przykład są to kolekcje, które powstają, nie wiem, w Nepalu. Co tam się musi wydarzyć, żebyś poczuła, że to jest ten trop? Chyba jedną z ważniejszych rzeczy to są jednak relacje, które się nawiązuje z ludźmi. To jest, myślę, bardzo istotne. Drugą natomiast jest też zgłębienie tej techniki, tego rzemiosła. Natomiast nie da się tych rzeczy od ciebie rozdzielić. Czyli te relacje z tymi ludźmi i chęć stworzenia czegoś wspólnie, no musi coś zaiskrzeć, musi coś pojawić takiego w formie jakiejś chemii między nami, żeby można było stworzyć kolekcję. Więc
najpierw przede wszystkim trzeba się w tym warsztacie znaleźć. Ktoś musi chcieć mnie do tego swojego świata wpuścić i pokazać i przekazać mi swoje tajniki. I dopiero wtedy można mówić o tym, że powstanie jakaś kolekcja i zacznie się dziać coś magicznego. Czyli pewnie jak zwykle w świecie chodzi o wymianę. Coś przynosimy tak, sami. A ja myślę, żeby... że dokładnie tak jest. Myślę, że to działa też obustronnie, czyli taka przygoda, którą miałam w Meksyku, która związana jest z tym, że pojawiłam się w takiej miejscowości San Martín del Cajete i do kolekcji były wykorzystane różnego rodzaju, właściwie była wykorzystana technika alebrijes. No to prawda jest też taka, że wcześniej akurat w tej miejscowości wykonywano przedmioty codziennego użytku, a ja pojawiłam się z tematem biżuterii i myślę, że po moim wyjeździe ta biżuteria tam zafunkcjonowała na dobre, więc to też jest tak, że coś się zostawia ze swojej kultury, ze swoich umiejętności, ze swojego sposobu myślenia w tym miejscu, ale też się coś zyskuje, bo się dokładnie to samo zabiera z tego miejsca. Jeśli się te dwie historie razem połączą, to może po prostu powstać coś zupełnie nowego, czego się wcześniej nie będziemy spodziewać. I myślę, że pod tym kątem to jest istotne, żeby sobie na to pozwolić i mieć na sobie taką otwartość i taką serdeczność, żeby to się zadziało. No i wtedy właśnie nie czujemy się pewnie jak ten przysłowiowy turysta, który przyjeżdża i bez większego namysłu po prostu konsumuje, zabiera, nie zostawiając nic, może poza jakimś zielonym papierkiem. Ładnie, ładnie o tym mówisz. I w ogóle jak myślę o biżuterii i o projektowaniu, ale też o tej odpowiedzialnej modzie, wokół której jakby cała ta narracja gdzieś w mniejszej lub większej części krąży i tak, jest takim punktem wyjścia do tych moich spotkań i rozmów, no to chciałam zapytać o to projektowanie, które jest wyzwaniem na te nasze nowe czasy. I tutaj jakby haczę pewnie trochę o tą przeszłość w PRL-u, która, jak już wspominałaś, była świetnym takim miejscem, żeby uczyć się i obserwować, jak można zrobić coś z niczego. I ten upcycling, albo po prostu projektowanie czy tworzenie biżuterii z tego, co dla innych byłoby odpadem, albo co by się po prostu zmarnowało, bo gdzieś wyleciałoby z tego obiegu takie niezauważone, to jest też coś, co nie jest dla ciebie żadną taką nowością albo nowinką ostatnich dni czy lat. Więc chciałabym cię zapytać, czy te nasze nowe, wiesz, wyzwania, przed jakimi w ogóle stoi moda, ale tak rozumiana wcześniej, w ogóle design może, tak? Czy myślisz, że my się możemy tutaj w Europie chociaż raz jako Polacy tym PRL-em podeprzeć i zrobić z niego jakiś pożytek z tego naszego smutnego dziedzictwa? Ja uwielbiam takie sformułowanie, które brzmi w ten sposób, że każde czasy mają swoją współczesność. My jesteśmy na takim etapie, nieważne czy to jest PRL, czy to jest zupełnie inny kierunek rozwoju i jakie mamy zasoby i co musimy wykorzystać w tym naszym projektowaniu, w ogóle myśleniu o tym, jak żyć tak naprawdę, no bo to głównie o to chodzi, to w tej naszej teraz współczesności myślę, że się wydarzy wiele rzeczy. Pewnie nie wszystko jesteśmy w stanie dookreślić, ale jedno jest ważne, że no jakieś zasoby też są wyczerpane, więc to jest istotne. Jeśli nawet patrzę pod kątem takim stricte jubilerskim, ale wydaje mi się, że to po prostu dotyczy szerokiej produkcji, szerokiego designu, no to w przypadku akurat w tej mojej branży, no to wszelkie kamienie jubilerskie powstają po prostu setki, miliony lat i to trzeba wziąć pod uwagę. One też się po prostu mogą gdzieś wyczerpać, choć to mam nadzieję, że się nie stanie, ale to jest jedna z atrakcji, że te rzeczy są unikatowe. O cenie na przykład kamieni też świadczy rzadkość występowania i to jest też ważna rzecz, dlatego za brylanty płacimy takie, a nie inne pieniądze. Natomiast wydaje mi się, że się rozświetla przed nami zupełnie nowa wizja i droga, kiedy niekoniecznie to, co jest dla nas w tej chwili bardzo drogie, drogie może pozostać przez najbliższych kilkadziesiąt lat.
Drogie mogą być zupełnie inne rzeczy. I ja im częściej myślę w ogóle o tym wszystkim, to dość dużą uwagę przykładam do tego, żeby sobie niektóre z tych surowców samotnie wytworzyć tu, w miejscu, tu i teraz. I dbam o to, żeby tak się stało. Nie wszystko oczywiście się da, ale jeśli to jest możliwe, to się bardzo staram w ten sposób myśleć. I dlatego to pod kątem projektowym i takim produkcyjnym jest istotne. Myślę, że COVID spowodował jedną rzecz, z którą się mierzyło dość dużo firm i marek różnego rodzaju, różnej wielkości, że jeśli ten łańcuch dostaw w którymś momencie zostaje z jakiegoś powodu przerwany, stoimy przed takim znakiem zapytania, co dalej? Nie mamy na przykład płyty do wytworzenia mebli. Nie mogę ściągnąć niezwykłych kamieni, które wykorzystuję z jednej kolekcji, bo one gdzieś są wydobywane w Nepalu i nie jestem w stanie tego ściągnąć. Natomiast jeśli coś wytwarzam od początku do końca sama, to jest mi prościej, nie mam tyle zależności i te rzeczy powstają tutaj. To nie znaczy, że ja nagle w marcu będę wszystko robić sama i wszystko będzie się działo tutaj, dlatego że jakby różnorodność też polega na tym, że korzystam z różnych surowców, ale dość plastycznie, mając niedużą firmę, mogę żonglować sobie i jakby podejmować decyzje od razu. Więc jeśli wszyscy są zamknięci, doskonale wiem, że niektóre firmy też z powodu akurat pandemii zniknęły z rynku albo bardzo ograniczyły swoje możliwości produkcyjne i dostawcze, no to szukam innych możliwości i myślę, że to się dzieje na wielu płaszczyznach po prostu. Jakby złapało mnie to zdanie, że te rzeczy, że rzeczy będą miały dla nas teraz inną wartość i to drogie może być coś zupełnie innego i pierwsza moja myśl, taka bardzo prozaiczna, dotyczyła cen ogródków działkowych, które nagle potrafiły gdzieś pod Warszawą osiągnąć jakieś horrendalne ceny, bo nagle okazało się, że droga jest nam trawa i drogie jest nam drzewko owocowe, gdy i jakby kawałek zielonego. I w takim szerszym kontekście może my się w ogóle obudzimy, albo przynajmniej część z nas i trochę też pewne rzeczy przewartościujemy. To się mam przeczucie, że to się jednak dzieje. A jak mówiłaś o biżuterii, o tych surowcach i rzadkich i tych, które możesz sama wytworzyć, to chciałam Cię teraz zapytać o coś, co mnie w biżuterii bardzo jakoś tak zatrzymuje. Ona w ogóle z definicji jest już dużo bardziej długowieczna niż na przykład ubrania. Przecież te wspaniałe klejnoty, o których słyszymy przy okazji jakiejś licytacji, te kolie sprzed kilku wieków, no to jest jakiś nośnik bogactwa, luksusu, ale też nośnik symboli. Chciałam Cię zapytać o w ogóle rolę biżuterii, tego jak Ty pracując z tym akurat kawałkiem naszych ozdób, naszego jakby budowania wizerunku. Masz to na pewno super jakby rozpracowane, więc do czego my używamy jako ludzie biżuterii i tak, chyba tak. Po co nam biżuteria? To powiem, po co jest mi biżuteria. O. Z jednej strony na pewno pozwala mi wyrazić siebie. To jest jedna z ważnych rzeczy, a z drugiej strony myślę, że też nie traktuję biżuterii jak zwykłego przedmiotu, tylko noszę na sobie rzeczy, które mi o czymś przypominają. Przypominają mi miejsca, w których byłam, przypominają mi osoby, od których kupiłam kamienie, które same wydobywały na przykład kryształy górskie gdzieś na wysokościach. Więc ja noszę ze sobą też historię związaną z tymi przedmiotami.
Nie jest, oczywiście klienci różnie to nazywają. Dla niektórych osób niektóre naszyjniki są amuletami i to mimo tego, że daleko pewnie tym przedmiotom do tego, co myśleliśmy o amuletach dawno temu, to jednak współczesne czasy niosą różnego rodzaju potrzeby i to, co mamy w głowie, w to, co wierzymy, też ma znaczenie. Jeśli uważamy, że nam kryształ górski bardzo pomoże, to dlaczego nie? Jeśli w ogóle też zauważyłam taki trend, że wracamy do tego, do znaczenia kamieni, do tego, na co są nam potrzebne. Wiele klientów pyta o konkretne gatunki, więc czy rodzaje kamieni i to też pokazuje mi zupełnie inną świadomość. Nie patrzymy na biżuterię poprzez kolor i tylko wygląd, ale myślę, że dla tych moich klientów ma ogromne znaczenie, co ten przedmiot ze sobą niesie. My akurat w marce dbamy o to, żebyśmy potrafili jak najwięcej historii związanych z danym przedmiotem przekazać temu klientowi i akurat ten wątek, który poruszyłaś, już nie tylko chodzi o surowce jubilerskie, czyli kamienie jubilerskie, ale wątek związany z naturą, dla mnie jest on jednym z wiodących u mnie w marce, dlatego że ja uważam naturę za takie niedoścignione piękno. Będziemy zawsze się nią inspirować. Ja też studiowałam bionikę i gdzieś mi to przyświeca cały czas, żeby korzystać z tego, co już natura wymyśliła, bo to w naturze działa, żeby te rzeczy przekładać na język jubilerski. A druga rzecz chyba jest też taka, że ja się bardzo dobrze czuję wśród natury i w taki też sposób nauczono mnie w dzieciństwie czerpać jak najwięcej dla siebie i w ten sposób też ja funkcjonuję, czyli jeśli potrzebuję odpoczynku, resetu albo złapać myśli, no to pojawiam się albo gołymi stopami na ziemi, w lesie, albo po prostu nad morzem, nad którym się wychowałam i to są miejsca, które po prostu dają mi taką energię, jakiej nie da mi chyba nic innego. Tak, no mnie jest też to bardzo bliskie, takie patrzenie na świat i takie widzenie człowieka jako no, część tej natury, a nie zarządcę mało empatycznego. Oglądamy z rodziną Davida Attenborough na Netflixie na przykład serial Życie w kolorze i za każdym razem dochodzę do wniosku, że człowiek z wszystkimi najpiękniejszymi wytworami jest tylko naprawdę naśladowcą tego, co natura już zrobiła z kształtem, tak, z kolorem, z połączeniem. No po prostu zachwyt, zachwyt, zachwyt. Cudownie, że my dzisiaj możemy to jakoś tam zajrzeć z pomocą tych nowych technologii i tak wykorzystać Netflixa dla odmiany. Więc teraz, jak już jesteśmy przy przyrodzie, już jesteśmy przy tym takim projektowaniu, które z tej przyrody czerpie trochę inaczej i coś chce jeszcze zostawić dobrego po sobie, a nie tylko być takim grabieżcą, no to chciałam Cię zapytać o ostatnią Twoją dużą rzecz, o kolekcję torebek, o materiały i o całą tą realizację wyzwania i taką, myślę, potrzebę zrobienia tego w taki, a nie inny sposób. Niektóre kolekcje powstają długo i potrzebują czasu. I między innymi kolekcja Vivo, kolekcja tych torebek powstawała 2 lata, ale wcześniejsza kolekcja New Stone, w której wykorzystałam plastik, który się nie rozkłada, też powstawała bardzo, bardzo długo. A niektóre powstają bardzo szybko i to też tak cieszy właśnie, że nie trzeba nie wiadomo jak długo niektórych aspektów studiować, tylko można coś zrobić dużo prościej i szybciej. Natomiast jeśli chodzi o kolekcję torebek, ona nie mogła powstać krócej, no bo ja też musiałam się wielu rzeczy nauczyć, których wcześniej nie znałam. Więc jedna rzecz, myślę, że podobnie jak w warsztatach świata, że muszę się gdzieś spróbować osadzić, dobrze poczuć, to było w przypadku tych torebek, czyli ta fabryka w Polsce, w której pracowałam i do której tak często jeździłam i tworzyliśmy te wzory z kilkoma kobietami, to też musiała się zadziać w takim tempie, dlatego że od pomysłu, od tych pierwszych szkiców, które zostały stworzone do konstrukcji i pierwszych prototypów, które powstawały, no to jeszcze była naprawdę
długa droga przed nami. Niektóre z tych torebek trzeba było uszyć kilkanaście razy, żeby spróbować, czy na pewno wyjdą. Więc myślę, że to po prostu wymaga czasu i cierpliwości. I to był też taka piękna lekcja pokory, też związana z tym, że można było w niektórych wypadkach coś odpuścić i jednak spróbować zrobić coś prościej, ale dzięki kobietom, które mi w tym pomagały, w tym miejscu, w tej fabryce. No, fantastyczne zresztą specjalistki, które znają się doskonale na swoim rzemiośle, no też uwierzyły i też po powstaniu pierwszych rzeczy się cieszyły, no bo to jest ogromny wkład pracy, który jest z tym związany. Na pewno to zadanie było trudne z wielu aspektów. Jedna rzecz, że nauka nowej technologii, nowego asortymentu, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest to faktycznie zupełnie nowy surowiec, którego myślę, że teraz na świecie uczy się wiele fabryk i wiele miejsc już widzi, że jest to zupełnie inna praca niż skórą zwierzęcą. Byłoby mi dużo prościej, mając doświadczenie tych osób w tym miejscu, zrobić to ze skóry zwierzęcej niż z tych nowych surowców, bo my się wspólnie uczyliśmy tego materiału. Ale taka mi się gdzieś jawi przyszłość przed nami, tak czuję, że tak będzie, więc warto mieć ten etap za sobą i pomalutku wdrażać. Też zobaczyłam w tym miejscu bardzo dużą ilość odpadów, nawet skór zwierzęcych, które zostają, czyli coś już powstały z tego torby, ale te malutkie fragmenty duże zostają i pomimo tego, że jest to skóra zwierzęca, no to jednak te fragmenty też są do wykorzystania, to zawsze się zapala taka lampka gdzieś w głowie, co by z tym zrobić i jak to wykorzystać, a że mój produkt jubilerski jest rzeczą małą, to już mi się pojawił pomysł, jak wykorzystać to, co powinno normalnie być zutylizowane, więc mam nadzieję, że pod koniec roku też będę mogła coś zupełnie nowego pokazać. Ale właśnie to tak pączkuje, że czasami trzeba rozpędzić jakąś myśl, a po drodze pojawiają się zupełnie nowe. Wczoraj też dostałam takiego pięknego SMS-a, ktoś mnie zapytał, nie wiem, czy to jest młodsza osoba, czy starsza, że pewnie mam dużo odpadów po wyprodukowaniu tej kolekcji torebek z tych skór, z odpadów roślinnych i zwierzęcych i czy mogłabym te odpady tej osobie przekazać. Oczywiście odpisałam, że my wszystkie te odpady wykorzystujemy do drobnych elementów, które dajemy w prezencie albo przekazujemy klientom, no ale już wiem, że jak tylko się pojawi taka możliwość, to zgromadzę te rzeczy i prześlę, no bo wiadomo, że taka jest przyszłość i trzeba też trochę edukować i pokazywać, jeśli tylko możemy. Te skóry z odpadów owocowych, tych owocowych resztek i nawet z tego liścia alokazji, bo to jest w ogóle surowiec dla mnie kosmiczny, a tak oczywisty, to jest coś nieprawdopodobnego. Myślę, że każdy z nas jak po prostu ma to, zresztą wyszło nam też podczas różnego rodzaju badań, że klienci nie widzą różnicy pomiędzy skórą z jabłka czarną, a skórą zwierzęcą. Ja specjalnie zrobiłam takie sztywne konstrukcje, ponieważ te surowce ciągle są udoskonalane jeszcze. Myślę, że to się będzie działo. Natomiast liść alokazji przeszedł moje wszelkie wyobrażenia. Przyszły po prostu do pracowni liście w różnych formatach, mają różne piegi, więc też miałyśmy taką przygodę, że pani kupiła jedną z malutkich torebek goi. Ona ma na sobie, jest uszyta z żółtego liścia, ale ma na sobie takie piegi, takie jak po prostu wypala słońce. My się pytasz, czy to, co to w ogóle jest, że to takie plamki mają, no właśnie naturalny liść, nie? Więc to też jest ważne, żeby sobie zdawać sprawę z tego, że natura to trochę jak nasze linie papilarne. No, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak użółkowanie będzie w takim liściu wyglądać, za każdym razem jest inne. Są też w całej kolekcji właśnie produkty, które w całości wykorzystały surowiec, czyli mam taki projekt torebki, która się składa z jednej wielkiej płaszczyzny liścia, gdzie nie ma praktycznie odpadu, ale też z uwagi na różnorodność tworzyw, bo w tym liściu też pojawiają się skazy, trzeba po prostu wykorzystać je do różnych produktów, więc tu już też zaczęła się taka bardzo logistyczna układanka, co zrobić, żeby wykorzystać maksymalnie te surowce i co zrobić z tych resztek, więc też powstały projekty z tych malutkich fragmentów, które nam zostają pomiędzy. Ta skóra też jest po prostu droga, więc pod tym kątem trzeba to wykorzystać, ale to też uruchamia wyobraźnię i myślę, że generuje zupełnie nowe pomysły i koncepcje.
Ja z dużym sentymentem patrzę pewnie inaczej niż każdy odbiorca, bo nie patrzę na produkt, tylko na całą przygodę, która się z tym projektem wiązała. Na wszystkie relacje, na wszelkie kontakty, na po prostu ogromny pakiet doświadczeń, na duży szacunek do osoby, która tworzyła konstrukcję, na cierpliwość tych wszystkich osób, które ze mną pracowały wobec mnie, no bo przecież zawsze można coś zrobić prościej i szybciej. Wielu rzeczy myślę, że się człowiek uczy, no ale też sobie wyobraźmy, że jeśli się przejdzie taką drogę, jaką to daje siłę. I ja mam takie poczucie, że jak nawet jeżdżę do tych innych zakątków świata, w których się muszę zatrudnić i muszę tych ludzi przekonać, że to ma sens. No, w wielu tych miejscach kulturowo kobieta nie jest dość, nie ma takiej pozycji jak mężczyzna, od tego zacznijmy. Bo rzemiosła wykonują głównie mężczyźni, no to jeśli się przejdzie ten cały proces takiego nawet udowadniania, przekonywania, ale takiej autentycznej, bo mi na maksa pomaga autentyczność, taka szczerość. Jak mnie ktoś nie chce, to nic na siłę. Jak ten mój charakter, czy ta moja wrażliwość pasuje i gdzieś się potrafimy znaleźć, to rewelacja. Ale to wszystko daje mi taką ogromne poczucie tego, że tak wiele rzeczy można. Czyli gdybym... Ja pamiętam moje wrażenia po powrocie z tej pierwszej mojej wyprawy z Indii i Nepal. Jak ja wróciłam i nagle się okazało, że właściwie mogłam otworzyć małą firmę, no ja nie wiem, jak to inaczej nazywać, małą społeczność, która zrobiła dla mnie i ze mną wspólnie kolekcję, no to znaczy, że właściwie mam tą moc sprawczą w każdym miejscu na ziemi. No, oczywiście będę się borykać z różnymi różnicami kulturowymi, ale myślę, że to jest chyba jedna z cenniejszych rzeczy, ta świadomość, że my możemy, tylko nas blokuje kultura, sposób komunikacji, różnego rodzaju lęki, które wynosimy, ale dla mnie to jest torpeda, ta sama świadomość tego, że się da. I to mi daje za każdym razem ta podróż w inne miejsce, że można coś zrobić od początku do końca, nie do końca za każdym razem znając przecież język, tylko jak się nie zna języka, no bo ciężko, żebym znała język Kechua w wysokim Peru. Więc to mi po prostu otwiera głowę i nie każe się przejmować drobiazgami, tylko po prostu najważniejszym takim momentem to są te relacje. Zresztą ja z każdym warsztatem, w którym pracowałam, mam cały czas kontakt i te relacje podtrzymuję. Nie wiem, czy mi życie kiedyś nie podpowie, że należałoby do tych miejsc wrócić i też zobaczyć, w którym oni są miejscu. Ja też pewnie wtedy będę w innym i te doświadczenia będzie można też ze sobą znowu zmiksować. To jest piękne, jak o tym opowiadasz, bo tu w ogóle mam wrażenie, nie ma dróg na skróty. Tu przy każdym tym projekcie jest takie maksymalne skupienie i nie oddajesz tutaj tych pomysłów walkoverem, tak jak w przypadku torebek i tych zamienników skór naturalnych i tych wegańskich skór, no to ja myślę, że to jest coś więcej niż sukces Anny Orskiej, projektantki i marki Anna Orska, tylko to jest w ogóle jakaś nowa, wytyczona ścieżka albo pokazanie nawet tym wszystkim, którzy dzisiaj mówią, nie da się, nie można, klient jeszcze nie jest gotowy, może w Szwecji, ale w Polsce to nie. Powiedz, jak klienci przyjęli tą kolekcję. Czy klienci są w Polsce gotowi na to, żeby płacić za wegańską skórę tyle, ile mogliby zapłacić za skórę zwierzęcą. Zresztą pamiętam takie twoje przemówienie czy wystąpienie, w którym zadałaś publiczności pytanie, ile razy więcej kosztowała ekologiczna alternatywa nieekologicznego opakowania. I tam, jeśli dobrze pamiętam, powiedziałaś, że to było 16 razy wtedy tak. Droższe. Tak, to te kilka tak czy kilkanaście lat temu. I my czasem też jako klienci właśnie nie wiemy, nie rozumiemy, dlatego myślę, że trzeba rozmawiać o tym, że ta torebka, zanim zyskała ten finalny kształt, była odszywana 16 razy i nie była odszywana przez dziecko w Bangladeszu, tylko przez fachowca, przez rzemieślniczkę, która dostała za to godne pieniądze w europejskim kraju. I potem to myślenie o tym, co jest drogie, a co jest tanie, myślę, że staje się trochę inne. Więc jak to jest? Taki trochę może zróbmy apel do
do firm, albo po prostu powiedzmy im, czy klient w Polsce docenia takie starania, czy on wierzy w to, co zrobiłaś? O klientach powiem na samym końcu, ale na pewno trzeba rozważyć dwa aspekty. Jedna rzecz to jest taka, że inaczej się myśli o produkcie, tak sądzę, chociaż wiadomo, że proces wytwarzania czy prototypowania wygląda identycznie moim zdaniem. Jeśli produkujemy kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy sztuk, a inaczej jeśli produkuję ja czasami jeden naszyjnik w ilości 12. Proces projektowy identyczny, proces wdrożeniowy myślę bardzo podobny, tylko potem używa się innych narzędzi, innych mechanizmów. I to jest jedna z ważniejszych rzeczy, dlatego ta walka, nawet nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, ale te nasze dylematy związane z tym, czy kupić t-shirt poniżej 100 zł, czy za wyższe pieniądze, będą zawsze związane gdzieś moim zdaniem z taką świadomością i edukacją w tej chwili. A też trzeba wziąć pod uwagę, i tu muszę zaznaczyć jedną rzecz, bo tak też się dzieje w moim przypadku. Wyobraźmy sobie, że ten t-shirt, albo może jeszcze lepiej, przyłóżmy to na bransoletkę, będzie prościej, jeśli chodzi o mnie, że ta bransoletka została wyprodukowana w ilości 10 tysięcy sztuk. Każda rzecz wytwarzana w takiej dużej ilości z czasem jest coraz bardziej perfekcyjna. Ponieważ ten proces i osoby, które wykonują tą rzecz, są już po dziesiątej, setnej rzeczy dużo bardziej wyspecjalizowane i mają po prostu lepsze narzędzia, ale też moim zdaniem się, no tam jest człowiek, za każdym produktem stoi człowiek. Szybciej się uczą i szybciej produkują te rzeczy. Mhm. A z drugiej strony mamy przedmiot, który powstaje na przykład w ilości 10 czy 100 sztuk. On może mieć w sobie skazy, on może mieć różnego rodzaju niedoskonałości. Możemy je zaakceptować albo mieć wobec tego taki stosunek bardzo na nie, to też jest zrozumiałe, ale naprawdę należy też to wziąć pod uwagę, że ilość świadczy też o jakimś rodzaju, może świadczyć o lepszym rodzaju wykonania tego przedmiotu niż rzeczy w takiej małej ilości wyprodukowanej. I to jest dla mnie jedna z ważniejszych rzeczy, bo faktycznie pojawiło się dość dużo aspektów dotyczących jakości. Bardzo bym chciała, żebyśmy dali szansę młodym projektantom i żeby po prostu pozwolić im się też uczyć. Myślę, że każdy z nas za każdym razem, kiedy czyta cokolwiek w sieci, też się uczy. Czyli zadaje sobie pytanie, czy dałby sobie z tym radę, w jaki sposób traktować klienta, no bo tak naprawdę w wielu wypadkach trzeba powiedzieć przepraszam. I to też jest ważne i myślę, że mamy bardzo dużą lekcję do zrobienia, bardzo dużo też przed nami, ale myślę, że to działa w obydwie strony, po prostu gdzieś ten mój klient, który wie, że nie produkuje tego na końcu świata, tylko robimy to tutaj z moim zespołem, z moimi fachowcami, super wyspecjalizowanymi jubilerami, ale nie robimy tego dużo, to on też na to inaczej patrzy, on faktycznie wie, że ta rzecz wytworzona tutaj po odjęciu VAT-u, podatków, różnego rodzaju kosztów, po prostu no, kosztuje tyle, więc ja czasami wolę wyprodukować czegoś mniej za wyższe pieniądze niż więcej za niższe, bo nigdy nie mam pewności, a świat naprawdę się zmienia, z jaką ilością rzeczy je zostanę, a nie chcę z nimi zostawać. Więc u nas jak się kupuje produkty przez butik internetowy, oczywiście mamy jakąś niewielką ilość produktów na stanie, ale w większości wypadków my je realizujemy na zamówienie, czyli jeśli klient chce tą rzecz, to jubiler na dole ją wytwarza i to tak odbywa się w bardzo taki naturalny sposób i też nie ukrywamy, że czasami ta rzecz po prostu nam zajmuje realizacji dłuższej, czyli na przykład jednego czy dwóch tygodniów, bo po prostu to tyle trwa, nie da się tego zrobić szybciej, więc myślę, że jest tyle wątków najróżniejszych związanych z tym, jak sobie z tym radzić, ale to, co przyniesie przyszłość, na pewno jest czymś zupełnie nowym. Ja pamiętam, kiedyś byłam na takim wykładzie Zuzanny Skalskiej. Było to wiele, wiele lat temu, ale ona stanęła na środku, myślę, że to było z 10 lat temu, albo nawet z 12, i powiedziała tak, wyobraźmy sobie, że płynie taki wielki statek przez ocean i nagle ten statek staje.
ale to się zdarza rzadko, że taki wielki okręt staje. I pamiętam to jak dzisiaj, bo wtedy sobie dość precyzyjnie to zwizualizowałam. Tak mi się wydaje, że ten statek też teraz stanął. I to jest, wiem, że powiem, nie wiem, czy to jest, czy to będzie modne, czy nie, ale ja uważam, że jest idealny moment, żeby próbować. Żeby otwierać marki. Błagam tylko, żeby się ludzie nie bali, tylko żeby byli odważni, popełniali błędy. Jak się coś złego wydarzy, to po prostu brali to na swoje barki, wprowadzali zmiany i po prostu realizowali swoje projekty i marzenia. Ponieważ strach jest największym naszym wrogiem. Ja tylko mogę krzyknąć teraz amen. tak. Bardzo ja też, ja w ogóle jestem na co, ja nigdy to się nie zmieniło, ale ja cały czas popełniam te błędy. Ja popełniam błędy, coś mi nie wyjdzie. Też się uczę wielu aspektów i projektowych, i technicznych. Myślę, że to się nie skończy, ale też w relacjach się uczę, bo ten świat też się zmienia. Zupełnie inaczej funkcjonuje moja 18-letnia córka, a zupełnie inaczej ja, więc to też są różne przestrzenie do tego, żeby się ze sobą porozumiewać, ale no bez próby i chęci i bez tego, że nam się kilka razy potknie noga albo coś nam nie wyjdzie, no to ciężko, żeby nam coś powstało rewelacyjnego. Po prostu pozwalać sobie na te błędy i dać sobie po prostu szansę. Tak, my sobie chyba do tego pół życia albo i całe życie dojrzewamy do takiej myśli, żeby się trochę od siebie odczepić i pozwolić sobie na te, na te potknięcia, na te próby, na zmianę zdania, na wycofanie się z tego, co nam nie służy, to tak bardzo, w bardzo wielu aspektach. A ja teraz chciałam zawinąć, i to będzie moje ostatnie pytanie, którym lubię kończyć rozmowy. Chciałam zapytać o relację z ubraniami Ani Orskiej. Jak to doświadczenie pracy z biżuterią, czy jak twoja szafa ma się dzisiaj i co jest dla ciebie ważne w takim, wiesz, wizerunku na pewno budowanym świadomie? Na pewno, znaczy wydaje mi się, że już od dawna nie podążam za modą, tylko sobie wypracowałam jakiś styl. I on mi służy. Na co dzień do pracy chodzę w jakichś tam kombinezonach. Nie wygląda to specjalnie, ma być mi po prostu wygodnie, tym bardziej, że wszystko się brudzi. Natomiast jeśli tylko mam okazję gdzieś wyjść, to się też bardzo z tego cieszę. Na pewno w tej chwili biżuteria pomaga mi dookreślić ten strój, czyli ona potrafi się też zmieniać przez tą biżuterię, ta moja szafa. Czasami mogę do tego ubrać jeden naszyjnik albo nawet kilka, bo ja też lubię dużo i lubię, żeby było ciężko. Natomiast w związku z tym, że ja jeżdżę po świecie, to a jeżdżę z plecakiem, to co przywożę, to też są te rzeczy, te tkaniny na przykład utkane, czy poncza, czy jakieś fragmenty tkanin, z których sobie potem coś szyję, więc to jest też moja taka pamiątka. Myślę, że traktuję te rzeczy podobnie jak moją biżuterię, że potem pamiętam, że mam coś wyhaftowanego w Chiapas w Meksyku, mimo tego, że nikt pewnie nie ma tej świadomości, to mi po prostu jest z tym dobrze, mam jakiś taki rodzaj wspomnienia też, który połączony z biżuterią, po prostu jest tylko mój. Bardzo lubię przerabiać rzeczy. Wszystkim w koło mówię, ponieważ od wielu lat lubię farbować, czyli od czasu do czasu sobie potrafię przefarbować wszystkie swoje tkaniny i mam zupełnie nowe ciuchy. I to mi bardzo pasuje, taki też moment właśnie farbowania w garnkach. To uwielbiam to uprawiać, więc to się pojawia raz na kilka miesięcy, że coś do tych garnków włożę i przefarbuję i mam coś zupełnie nowego. No mam tą łatwość w ogóle szycia i przerabiania rzeczy, więc z tego też korzystam. Natomiast w tej chwili myślę, że z biegiem lat od takiej bardzo monochromatycznej szafy przeszłam przez... dochodzę do takiego momentu, kiedy mam więcej kolorów, więcej wzorów. Jakoś mi tak radośnie. Myślę, że też sama tego potrzebuję i nie boję się takich czasami nawet bardziej oryginalnych połączeń, które ktoś by mógł powiedzieć, że są zupełnie do siebie niepasujące, to tak, to ja takie rzeczy bardzo lubię, które działają w kontraście. A możemy się spodziewać takiego zaskoczenia w postaci, kimon Anny Orskiej na przykład? Nie.
Znaczy, nie mam na razie takich planów i też nie chciałabym być projektantem od wszystkiego. Myślę, że też będę umiejętnie te swoje akcesoria dobierać, jeśli pojawią się jakieś nowe na horyzoncie. Jeśli chodzi o odzież, to od wielu, wielu lat, jeśli w ogóle były pokazy, to my też, ja te rzeczy tak naprawdę też szyłam z tego powodu, że bardziej współgrały z biżuterią. Nie miałam w tych wszystkich pokazach, które gdzieś tam można obejrzeć sobie na Vimeo czy na YouTubie, to są rzeczy, które zostały uszyte specjalnie pod te pokazy. Potem z tych rzeczy można, ja albo korzystam, albo też czasami je rozdawałam, więc to na pewno jest jakaś fajna droga do tego, żeby to tło pod biżuterię było jak najbardziej wyrafinowane. Natomiast ja myślę sobie, że sama ta radość, że przywożę sobie z Peru poncho i mam je tylko ja. Wiem, że jest męskie na przykład i nikt o tym nie wie, że ktoś się farbował w robakach. No to są takie rzeczy, nie wiem, po prostu ile musiałoby się wydarzyć historii wkoło tego przedmiotu, żeby klient to zrozumiał. Ja też nie mam miejsca w butiku i na chwilę obecną wydaje mi się, że ta biżuteria jest taką formą, na której się najlepiej znam. Więc zostawiam to pole wszystkim innym specjalistom do tego, żeby też korzystać z podróży i z tych tkanin i z możliwości gdzieś tam w innych miejscach. Cudownie. W ogóle to zdanie, że ubranie może być też tłem pod biżuterię, jest takim w ogóle wspaniałym saltem mentalnym, bo my ciągle przecież myślimy, że biżuteria ma nam ewentualnie coś dyskretnie podbić, a właściwie dlaczego tego nie odwrócić? Dlaczego? Znaczy ja tak się ubieram. Mhm. No ja właśnie. Tak naprawdę najpierw sobie patrzę na tą moją biżuterię, którą mam, a potem sobie myślę, aha, a co do tego pasuje? Coś w ogóle zmieniło kompletnie wybieranie stroju, ale myślę, że to jest jakieś już spaczenie zawodowe, że ja po prostu nie wychodzę, jak nie mam ubranych nadgarstków, jak nie mam biżuterii, to ja się źle czuję i to tak jakbym torebki zapomniała albo telefonu komórkowego, więc to się nie zdarza raczej. Patrzę z szeroko otwartymi oczami, bo ja się nigdy nie nauczyłam takiego rozmachu w biżuterii, a bardzo zawsze podobały mi się takie ustrojone osoby, ale no może wszystko przede mną, może po prostu powinnam się kiedyś zgłosić i powiedzieć: Aniu, czym byś mnie widziała? Wiesz, co bym ci odpowiedziała? Że najważniejszą rzeczą, żebyś się w tym dobrze czuła. Więc jeśli nie czujesz się dobrze w dużych rzeczach, to nie należy się do tego po prostu przymuszać w żaden sposób. Absolutnie uważam, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, ponieważ jak czasami się ubierzemy w taki sposób, że ja myślę, że to jest do zrobienia, że można się czuć przebranym. Tak. To nigdy się nie będziemy czuć naturalnie i swobodnie. To prawda. Więc to jest ważne. To musi wpasować do nas, do naszego charakteru, naszej wrażliwości. Wtedy będziemy się czuć dobrze w tych rzeczach i będziemy je przede wszystkim nosić. A to, co jest ważne, po prostu, żeby kupować rzeczy, które nosimy, a nie leżą w szafie. Tak. Ostatnio też słuchałam takiego wywiadu w podcaście Wardrobe Crisis, w którym projektant mówił, że jemu jest bardzo bliska taka koncepcja, że garderobę buduje się przez całe życie, że to jest taki zbiór rzeczy, ubrań, które coś znaczą i które wymagają czasu. I taką miałam myśl, że my w tym haśle slow fashion czasem zapominamy o tym aspekcie slow, czyli no chodzi o to, że nie da się zbudować garderoby z dnia na dzień, na jednych zakupach, tak jak nie da się zrobić pewnie, nawet na pewno, kolekcji w jeden wieczór, więc tak, myślę, że życzmy sobie tego, żebyśmy zawsze mieli czas na tą chwilę zatrzymania tego i tego statku, albo po prostu tylko nas samych. Aniu, nas samych na tym statku. Nas samych na statku, najlepiej. Bardzo dziękuję ci za tą rozmowę. Myślę, że tyle tutaj było wątków i takich tematów, które zostaną ze mną i mam nadzieję nie tylko ze mną, więc serdeczne dzięki i życzę ci wspaniałych, twórczych uniesień, no i spełnienia po prostu na wszystkich polach, które są dla ciebie ważne. Dziękuję ci. Bardzo ci dziękuję. Ja również tobie bardzo dziękuję.
I to takie wydaje mi się adekwatne. Po prostu tego samego tobie życzę. Więc myślę, że po prostu realizujmy rzeczy, które dają nam szczęście, a nie tylko pieniądze. Dzięki.